Jakie chcesz wejść nogi? Mocne! Jakie chcesz wejść nogi? Lewe! Mocne! Julek, Julek, Julek! W dzisiejszym odcinku bardzo rodzinnego, ekstremalna jazda, labirynty, latające rowery, wielkie pająki, pędzące gokarty. Jesteśmy w województwie śląskim, miejscowość Wodzisław. To tutaj znajduje się rodzinny park rozrywki Trzy Wzgórza, który chcieliśmy sprawdzić razem z Wami. No to zaczynamy! Jesteśmy w Wodzisławiu. Jesteśmy tu. Piękny teren, zielony, Trzy Wzgórza, proszę bardzo. Wiedzieliśmy, że dzieciaki będą mogły skorzystać tu z hulajnóg, więc jak widać jesteśmy przygotowani. Ale nie byliśmy przygotowani na to, że dołączymy do tej kapitalnej ekipy rowerowej, która trenowała tu swoje sztuczki pod okiem instruktora Wojtka. Dobra, chłopaki sobie tutaj trenują, ale my chcemy teraz sprawdzić jazdę na czterech kółkach. Wskakujemy do gokartów. No i dochodzimy do wypożyczalni gokartów, proszę Państwa. Tutaj są dostępne różne modele samochodów, jest i Porsche. Mamy też takie jednoosobowe rowerki. Są niebieskie, cabrio. Można sobie wypożyczyć rower, taki profesjonalny do ewolucji. No i wystartowaliśmy. Przez kilka minut główkowaliśmy, jak się upchać w czteroosobowym gokarcie. Ale jak widać, znaleźliśmy optymalny sposób. Hej, gdzie się podziała ta energetyczna muza z intro? Dawać to! Na trasie mieliśmy wiele przygód, musieliśmy się mocno trzymać. Prawdopodobnie nasza ekscytacja udzielała się tylko nam, ale to nieważne. Jesteśmy żądni przygód i przekraczamy kolejne bariery prędkości. Jakie chcesz wejść nogi? Mocne! Jakie chcesz wejść nogi? Lewe! Mocne! Julek, Julek, Julek! Mama, jedziesz, dajesz! Mama, te nogi, jakie umięśnione! Teraz wyprzedzają nas już tylko samoloty. Ups, nie tylko. Ej, hamulec! Okej, a teraz pora na linarium, plac zabaw i labirynt. Brzmi ciekawie. Żeby wleźć na tego pająka, no powiem szczerze, trzeba się trochę natrudzić. Mniejsze dzieciaki raczej się tu nie odnajdą, ale te trochę starsze jak najbardziej. Świetnym rozwiązaniem jest ten moldowaty kształt sztucznej nawierzchni, często spotykanej na placach zabaw. Nierówna nawierzchnia na pewno jest fajnym treningiem koordynacji dla wszystkich. A teraz czas na labirynt. Wejdź tu i spróbuj z niego wyjść. Labirynt życia.
Chodzimy ścieżkami. Tutaj trzeba. I nigdy nie wiemy, co będzie za następnymi drzwiami. W labiryncie ludzkich spraw, w labiryncie ty i ja. Nie da się przejść. Czasami tak i życie bywa. Musimy szukać innego rozwiązania. Dlaczego, Julianku, bijesz moje GoPro? To jest Julianek. Julianek, przedstaw się. Jestem Julianek. Możemy już i umówić na lody u mnie? No dobra, skoro pan Julian już się przedstawił, szukamy drogi do wyjścia. Ale zaraz, zaraz. Gdzie to było? Jak się stąd wychodzi? Naprawdę świetna rozrywka dla całej rodziny. Wchodzimy na taką oto platformę. Są to chyba trybuny dla fanów wyścigów modeli zdalnie sterowanych, tak zwanych samochodzików. Chociaż słowo samochodzik to chyba nie najszczęśliwsze określenie. Pozostańmy przy modelach RC. Nasz czas w tym fajnym parku dobiega końca. Niestety zmęczenie materiału dało o sobie znać i musieliśmy się ewakuować. Poza tym, co pokazaliśmy, znajdziecie tu jeszcze kompleks boisk sportowych, arenę do gry w chowanego, tory do gry w bule i kapsle, skatepark, ścieżki piesze i rowerowe, a także miejsca do grillowania. Jest też ogromny amfiteatr, a do dyspozycji gości jest całkiem spory parking. Na pewno tu wrócimy i przetestujemy resztę atrakcji. A naszą dzisiejszą wycieczkę do Wodzisławia kończymy na tamtejszym rynku. Również jest bardzo milutko. Z góry dziękujemy za każdego suba, polubienie, każdy komentarz. Będzie nam strasznie miło, jeśli podzielisz się swoją opinią o Parku Trzy Wzgórza. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać i proponować swoje miejsca, które warto odwiedzić. Całkiem prawdopodobne, że jeden z następnych filmów nakręcimy właśnie tam. Do zobaczenia!